za to. Wczoraj czytałem w gazecie o sposobach składania reklamacji i dość często pojawia się pojęcie konsument. Tak się zastanawiam, kto to jest konsument? Jakby ci to najprościej powiedzieć. Konsument to każdy z nas, ty, ja, twoja mama, koleżanka czy babcia. A jeśli chodzi o ogólną definicję, konsument to osoba nabywająca od przedsiębiorcy towar lub usługę. A kiedy jestem konsumentem? Konsumentem jesteś wtedy, kiedy kupujesz na własny użytek komputer, albo bierzesz kredyt na zakup prywatnego samochodu, a także gdy kupujesz wycieczkę dla rodziny i tak dalej. No, wszystko fajnie i jasne, ale kiedy nie jestem konsumentem? No to dobre pytanie. Nie jesteś konsumentem wtedy, gdy na przykład kupujesz komputer wyłącznie na użytek firmy, lub jakąś używaną grę od kolegi, albo bierzesz kredyt na zakup samochodu na firmę. Czy jako konsument, który dokonuje zakupów w tradycyjnym sklepie, mam jakieś prawa? Tak, w sklepie tradycyjnym towar wadliwy możesz zareklamować. Reklamację składasz u sprzedawcy w ciągu 2 lat od wydania towaru. Sprzedawca ma 14 dni na odpowiedź. No dobrze, ale jak to wygląda w praktyce? Na przykład, jeżeli reklamujesz towar po raz pierwszy i zażądasz zwrotu pieniędzy, to sprzedawca może zaproponować ci naprawę lub wymianę tego towaru. Jeśli się nie zgodzisz na naprawę, sprzedawca może oddać ci wadliwą rzecz. A to ciekawe. No właśnie, ale warto też wspomnieć, że jeśli składasz reklamację, zachowuj dowody zakupu, najlepiej paragony. Postępowanie reklamacyjne prowadź pisemnie. Jeśli wysyłasz pocztą, to zachowaj potwierdzenie odbioru. I co istotne, składając reklamację, dokładnie określ, czego żądasz. Już rozumiem. A jak lepiej składać reklamację? W formie gwarancji czy ukoimi? Gwarancja to oświadczenie przedsiębiorcy, w którym dobrowolnie określa on prawa kupującego i swoje obowiązki w sytuacji, gdy towar nie ma określonych cech w tym oświadczeniu. A rękojmia to wynikający z przepisów prawa zespół uprawnień kupującego do reklamowania u sprzedawcy towaru, który ma wadę. Zapamiętaj, to ty decydujesz, czy dokonasz reklamacji na podstawie rękojmi czy gwarancji. A co z zakupami w internecie? Cała przyjemność. Siedzisz sobie w domku, w wygodnym fotelu, robisz zakupy przez internet, ale robiąc taki zakup musisz zwrócić szczególną uwagę na to, czy jest to sprzedawca czy pośrednik, od jak dawna istnieje na rynku, czy ma siedzibę w Unii Europejskiej, jaki jest termin dostawy, czy są dodatkowe opłaty i jakie ma opinie w internecie. No dobrze, a tak podsumowując, co to znaczy odpowiedzialny konsument? Odpowiedzialny konsument to taki, który jest dobrze poinformowany o swoich prawach, jest uważny i ostrożny. To też taki, który kupuje odpowiedzialnie. Na przykład, ograniczasz konsumpcję, to znaczy zmniejszasz liczbę rzeczy, które kupujesz. Robisz zakupy blisko swojego miejsca zamieszkania, to znaczy, że dzięki takim działaniom wspierasz lokalne sklepy i zmniejszasz ilość spalin w powietrzu. Oszczędzasz i inwestujesz w sposób odpowiedzialny. I ostatnie, kupujesz produkty używane oraz stosujesz recykling. Teraz już wszystko jasne. Od dziś będę odpowiedzialnym konsumentem, a posiadaną wiedzą podzielę się z koleżankami i kolegami z klasy.